Co myślicie o konflikcie na Bliskim Wschodzie? Czy były tam giganty? Kim są dla nas Izraelici? Przedstawię podejście od strony Pisma Świętego. Palestyńczycy, czyli biblijni Filistyńczycy, byli na tych terenach jako pierwsi. Jednak przed potopem były to tereny dla stworzenia Bożego, a nie jak później, co spowodowało potop, stworzenia hybrydowego upadłych. To właśnie sławny Goliat Olbrzym był Filistyńczykiem, jak i w całej ziemi Kanaan było pełno olbrzymów. Księga Liczb. I Pan powiedział do Mojżesza: wyślij mężczyzn, aby wyszpiegowali ziemię Kanaan, którą daje synom Izraela. A wszyscy ludzie, których w niej widzieliśmy, to ludzie wysokiego wzrostu. Tam też widzieliśmy olbrzymów, synów Anaka, pochodzących od olbrzymów. Przy nich wydaliśmy się sobie jak szarańcza, takimi też byliśmy w ich oczach. Co do Izraela, czy wiesz, że tylko dwóch weszło do ziemi obiecanej z ludzi, którzy zostali wyprowadzeni z Egiptu? Jozue i Kaleb, a reszta była potomstwem wytraconych niedowiarków. Księga Kapłańska. Przemów do synów Izraela i powiedz im: ja jestem Pan, wasz Bóg. Nie czyńcie według zwyczajów ziemi Egiptu, w której mieszkaliście, ani według zwyczajów ziemi Kanaan, do której was prowadzę, też nie czyńcie, a według ich ustaw nie postępujcie. Nie będziesz obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwość. Nie będziesz też obcował z żadnym zwierzęciem, bo stałbyś się tym nieczysty. Kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem w celu obcowania z nim. Jest to zboczenie. Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które wypędzam przed wami. List do Rzymian. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże. Ja bowiem też jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Bóg nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał. Pytam więc, czy się potknęli, aby upaść? Nie daj Boże, ale raczej przez ich upadek zbawienie doszło do pogan, aby wzbudzić w nich zawiść. A jeśli ich upadek jest bogactwem świata, a ich pomniejszenie bogactwem pogan, o ileż bardziej ich pełnia. Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. Tak więc co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. Z nich przetrwają tylko resztki 144 tysiące. Z nich też przyszło zbawienie człowieka stworzenia Bożego, dlatego Chrystus jest też nazwany drugim Adamem. Mam nadzieję, że zbudowało wam to pewne zrozumienie. Chwała Jezusowi Chrystusowi.